Witam w środę, 6 dzień lutego, z tej strony Michał, Fibonacci Team. Ropa naftowa, ropa WTI na interwale H4. Na początek z takiego szerszego spojrzenia chciałem pokazać tą strefę, strefę ZZB szerokiego oporu na tą chwilę, którą rynek tutaj zaksięgował 3-4 lutego. Ten poziom też jest potwierdzony współczynnikiem 38,2 szerokiego swingu spadkowego po cenie 55,5 dolara, tak? Tu wcześniejsze reakcje jak najbardziej potwierdzają nam tą biegunowość i poziom pozostaje silnym punktem kierunkowym, silnym oporem na tą chwilę dla wyceny ropy naftowej średnioterminowo, ale przechodząc do interwału nieco węższego z H1, tutaj mamy kolejną sekwencję z korektą prostą i z wypełniającą układ overbalance. Ja dokonałem tutaj tego mierzenia tej struktury ABCD w układzie prostokąta. Teraz odkładamy sobie też tą równość, jaka nam wcześniej wystąpiła. Jak najbardziej wypełnienie tej równości 1 do 1 spełnia nam tutaj ten układ korekty prostej z AB równa się CD. Tutaj mamy to mierzenie FS100, dolna podstawa. Taki sam przykład korekty wystąpił nam już również w tym OB, a więc pokazując, przypominając to mierzenie, mieliśmy tutaj precyzyjnie wypełniony układ FS100 nieco naruszając dolną podstawę overbalance, jednak rynek respektuje i również kolejny układ, aktualny układ, dolna podstawa jeszcze z większą precyzją tutaj nam wyznacza ten najbliższy poziom wsparcia po cenie 52,8 dolara, najbliższe wsparcie na ropie, mniej więcej 0,5 dolara od obecnego kursu.